Cześć, dziękuję bardzo, nie stałam żadnego postu na bloku, ani nie napisałam, znaczy nie napisałam żadnego filmiku, ale nie chciałam się, nie miałam żadnych przyzwyczaj, nie miałam czasu, po prostu. Ale teraz mam dużo do powiedzenia, no tylko na ogół były nowości. Chwila. Ostatnio byłam, no nie chciałam, i w Carrefourze kupiłam tego kucyka. Jest mokry, bo wpadł mi do akwarium z rybką. I tu jest nazwa Carlosa, tak się moja ryba nazywa. To jest taki swój mokry. Taki jakby, no z zamszu, był jeszcze biały, bez oka, a brązu tego nie było. Wziąłam czarnego, no 3D za sklepie. Taki kitowy. No. Oprócz tego, za 3D, mam sobie kucyka takiego. Strasznie zamulony. Nazwałam go Filip, nie wiem czemu. Ale ma strasznie dziwne, jakby, oczy. On ma oczy tutaj. Brzydko to wygląda. Jest troszeczkę jakby przygrowy, powiem szczerze. Ale słodki. No, zadanie. Na to będę wydawać kasę. Oprócz tego mam jeszcze kilka nowych koni. No właśnie ten, ale chodzi mi teraz o kolektę. Szulej. A więc moja słynna, piękna jablotka. Kupiłam sobie, zaraz wam zresztą pokażę, Ogier Shire i Rybak Shire Schley, Wała Apaloza kolekta, Rybaki Haflinger kolekta. Co tu jeszcze jest? No w sumie nie wiem. Nie wiem, coś tu było jeszcze. Kit w tom. I tak, no bo mam tu. Przeodziałam niektóre belki, bo mi się mówiło. Oprócz tego zrobiłam stajnię dla sorki cielnowie. Zrobiłam taką stajnię dla kucyków. Nie wiem czy widać. Kurczę, co by zrobić, żeby to światło. Poczekajcie chwilkę. Może będzie lepiej. O tak. To jest tak. To jest lampka. No i tak nie widać. To jest taka stajnia. No i mi się. Zrobiłam z kartoną obudów. Są drzwi, pamiętamy. Tu jest tak. Tu jest box. Chwila. No nie widzę. No nie widzę. Tu jest taki jeden box. Ale go nie widzę, sorycki. Tutaj jest raz, dwa, 4-5 boksów dla kuców. Tam z tyłu są, tutaj są farabelle, tutaj jest ogier szotlandzki, kolekta, tutaj są szlejchy, falabella, no i co tam zostanie. I tutaj jeszcze mam takie coś, soki nie widać, takie coś na siodło, potem widki, to ja chwilę. Zrobiłam takie, że tutaj bierze i tak się tutaj je zamyka, ale teraz nie będę pokazywać. To mi się zmyka. Oprócz tego box dla Sola. Ogiera hanowskiego. To są ulubione konie. Tutaj mogę z patyczką do lodu. Tutaj ma ugiąg szczepiony. Metalowego. To jest takie, że otwiera. Koń może wyjść. Pięknie. Środku chyba jest tak. O. Tak jakby zdarzenie. Może chce wejść. No i zmieści się. Dwa konie się zmieszczą. Kolekty przynajmniej. Duże. Kupmy jest nawet 3. Mój piękny kantar zrobiłam z gumki do majtek, ale tego nie mówiłam, tylko że się zepsuł oczywiście. I mam taką szafeczkę. Z rągi zrobiłam.
w ogóle na święta sobie no, powiedziałam rodzicom, żebym chciała te super przeszkód ze Szulejsa. A, ostatnio w naszym starcie była rolerka, taka gumowa. Wiem, jestem dziecko. Ale trudno poradzić. No cóż poradzić. Dobra. Lampka z powrotem. O. Ja wam pokażę zaraz te... No te nowe komórki. Przybliżamy. I tylko typowe na to. Uwaj, no. Czyli tak. Poczekajcie. Jestem. Więc na razie pokażę wam trzy. Co? Tutaj jest wała paloda ze szkolekty. O, tak. On jest po prostu on jest śliczny, ładny, bardzo ładny. Ale powiem szczerze, że nie podobają mi się te jego tu jakby twarde takie zarysy. Ma strasznie kwadratowy zad. Taki, no taki jakby był stary braki czy garbionym koniem. Stół wygląda tak. Aerografem zrobiony ogon. Ogółem jest śliczny, bardzo mi się podoba. Nazwałam go ekoletarz. Nie wiem czemu. Jak na quarter horse'a, no to jest śliczny. Bardzo wymiarowa, bardzo taki, jakby to powiedzieć, wymiarowa rasa, nie? Śliczny. Teraz wadź rybacki Halflinger. To jest Grace, to Harry. Są prześliczne, zwłaszcza ona. To jest taki, oj, to jest ogierek. Stoi troszeczkę krzywo, ale on, są prześliczne, po prostu prześliczne, nie wiem czemu. Kupiłam, ale krzywo stoi, widzicie? Ładny, śliczny, ma gwiazdkę. To jest, no, kupię, ładny. Ale ona jest jeszcze śliczniejsza. To jest mój ulubiony źrebak. Ona jest taka słodka, taki pysio. Taki, po prostu słodka jest. Dobra, idę po następne, poczekajcie. Filip. Klaczka faję. No, kupiłam w Rągowie, jak byłam na wyjeździe na Mazurach. I ona jest po prostu... Nie chciałam sobie kupować na razie koni, człowiek, bo powiem szczerze, że jestem już sobie na to stara, bo mam 13 lat. W marcu 17 będę miała 14. I powiem szczerze, że chyba jestem za stara. Także nie wiem, czy dalej zbierać. No i tak nie ma sensu. No ale co? No dobra. Mniejsza z tym. Ona śliczna jest. Ona ma nawet... Ona ma futerko. No. A śliczna. Ma na imię... Ma na imię... Nie pamiętam. Nie pamiętam. To jest... A zresztą... Chwila, nie wiem, no musi mi się wspomnieć. Candy. Chyba. Tak, to jest Candy. No. I po prostu kupiłam go na 32 lata. Jest przepiękny. To jest według mnie najładniejszy... No najładniejszy, jeden z najładniejszych szlejków. Ogier szajek. No,
No, on jest po prostu prześliczny. Jak go zobaczyłam, musiałam go od razu kupić. Duży. Odporny do niej. No. Bardzo ładny. Tylko, że pierwszy zlej to jest takiego materiału, co niektóre kolekcja są, żeby taka, nie widać go. Taka jakby guma. No, to jest, według mnie to jest guma. Taka twarda bardzo guma. Ale jest taki, no fajny, bardzo piękny. Bardzo dynamiczny. Śliczny. Prześliczny. Olimp ma na imię. Długi. Bardzo, bardzo ładny. Niektórzy mówią, że jest jednym z brzydszych. Ma trochę taki cicho łeb. Pysk, no. Ale tak to jest prześliczny. Naprawdę. Bardzo polecam kupić. Wcale nie jest drogi. No, jak mówiłam wcześniej, 2 złote. Bardzo piękny. Prześliczny. Śliczny. Dobra, pójdę odłożyć i coś wam jeszcze powiem. Zrobiłam, jak mi się nudziło, taki zestaw dla kucyków. To takie siodełko z filtru, tylko to krzywo trochę, ale to tam. To jest takie kantaro wodze, kantaro o głowie. Takie wziąłem na karabinczyka, doczepiamy wodę. Na tym. No taki głupio. Weźmy na przykład Filipa. Teraz gdzie jest przód? O, widzę. O, czekajcie, założę. Może wejść jakąś chwilę. Ten koń ma za wielki łeb i zaraz rozwali. Nie, udało się. O, mam. No. Różowe, różowe, no ale... Ej, siodełko. Powiem szczerze, że na tego kucyka pasuje normalny zestaw... Normalny zestaw szlech, taki jest najzwyklejszy, nie? To siodełko będzie na niego za małe, bo ma taki wielki brzuch. Haha, nie dopnie się. Nie da się. To jest za gruby. Ale normalny zestaw pasuje, spoko jest. Ja bym chciała ogółem, właśnie ten tor przeszkód, bardzo mi na nim zależy, nie wiem czemu, ale po prostu chcę go mieć. Taka moja zaścianka, nie? I bym chciała jeszcze ten zestaw rekreacyjny, ten nowy, ten z 2013 roku. Ale nie wiem, bo jak już mówiłam, no, jestem za stara na zbieranie takich rzeczy. Mam prawie 14 lat, nie? W sumie już tym nie bawię. Tylko zbieram, zbieram. Troszkę też nie ojzam, bo to jest za drogiem. Także myślę, że nie wiem. Tak sobie myślę, że jeszcze trochę to pozbieram. No cieszę się tym, no. Będzie z polową jestem. I myślę, że będę starsza. Jak to będzie miało większą wartość, to po prostu się sprzedaje. Dostanę za to kupę forsy, nie? No. No to później. Ale nie wiem, czy to zbierać dalej, czy nie zbierać. Powiedzcie w komentarzach, jak myślicie, dobra? I jakie byście chcieli filmiki, nie? Nowe, bo no, mogła ewentualnie jakoś. Ale tak się właśnie zastanawiam, żeby już nie przestać tego zbierać. Już nie jestem tym. Ale żal mi przestać. Chciałabym, ale żal mi przestać. Bo zbieram od 2006 roku. I... No. Jakby było mi smutno, gdyby tą kolekcję sprzedała. Ja nie chcę być niszczy. No, na razie tak nie jestem. Dobra. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. I napiszcie, jeśli byście chcieli ewentualnie filmik.
pa. A no właśnie, a to ja. Cześć. Dobra.